No dobra, to jedna osoba chyba w ogóle robiła tą grę. Chociaż nie wiem, Stasiek, dzięki za suba. Dzięki za zasubskrybowanie. Dobra, musimy się rozbić. Cicho, Goniu. Co się stanie? Kula walnęła. Mam coś kliknąć? Chyba nie. Kliknąłem Enter. Nie wiem co, Enter chyba skip zrobiłem przypadkiem, przepraszam. Z jakąś dziewczynką. Moja głowa! To co za dziwne i straszne miejsce. Nie wiem po co jest myszka i wsadem. No nie no, to trochę jest straszne to sterowanie. Na strzach. Och, wystraszyłeś mnie! Kim jesteś, murzynku? A jaki murzyn to kurde. No i co, nie dowiemy się kim jest? To jest druga część tej gry o tym chłopcu? Nie, co nie. Przed pająkami uciekał. Barteo! To też jest nowy sub, dzięki Barteo. Znaczy no nie nowy, bo 9 miesięcy i w sumie Stasiek też 8 już. Widzicie, oni od razu, jak jest dobra gra, to oni już wiedzą o co chodzi, nie? Niesamowite. Tak, Sorge dostał timeouta na 600 sekund. Te rośliny świecą. Ja mam pełną wersję The Way, wiecie? To drzewo na ziemi wygląda na spróchniałe. Muszę je popchnąć w takim razie. Wygląda na spróchniałe, zróbmy z niego most. O kurde, o, ale Assassin's Creed to jest. Ty, jakiś pchła tu jest żukowa. A nie, to nie jest pchła, to chyba. O fuck, chyba utonąłem. To chyba nie tak miało być, wiecie? Udało mi się przeskoczyć, kurde. Jakaś taka mroczna gra. No i co teraz się stanie? Tu plemniki, patrzcie, nowe życie się tworzy w tych dzwoneczkach. Oj, chyba żuka utopiłem właśnie. Płody, patrzcie jakie płody, oj! No, nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, że płodzik urwałem. Zarodek rosnący na drzewie? Goniu, co ty na to? O fuck, utonąłem, zarodek. Goniu. No i gdzie ten Goniu? Jeszcze raz, zarodek trzeba zrzucić. Ciekawe co z takiego zarodka. Kurde. O, dobra jest. No właśnie, zarodek rosnący na drzewie. Aha, zajebiście, to ja nie wiem co ja mam zrobić, ja mam go chyba wepchnąć i na nim biec, tak mi się wydaje.
Gdzieś tam piszczy ten zarodek. Ja pierdolę. Nie podoba mi się strasznie moment. Takie momenty w grach mi się nie podobają. I to jest pierwsze 3 minuty gry, czy ile? Już tu mamy takie coś, że ja muszę kurde trafić, a jak nie trafię, to powtarzam przez minutę to samo i znów to samo. Dobra, zobaczmy. Zarodku leć tam, kurde. Nie, tu nie, nic nie odrośnie kolejny. To tak ma być, tylko to jest jakaś taka zręcznościowy hardcore. Znaczy, no nie, no to jest proste, ale wiecie, o co chodzi. Jakby to dziecko miało grać, to już by tego nie zrobiło pewnie, by mnie skumało, że to tak, wiecie, no timing, kurde. Chociaż dzieci w sumie może lepiej grają niż ja. Podejrzany. Oczywiście zginąłem. Super wizjer, no wiem właśnie. Musimy dziś oglądać. Ja pierdzielę, dobra. To wczytywanie mogłoby się szybciej robić, jak już mam tak ginąć co chwilę. Kurde, to trzeba jakiś timing mieć dobry. No, byłem już prawie. No, what the fuck? No przecież już jestem kuźwa. Co to jest na piksela pojedynczego wymierzone? Bez przesady. Chyba nie rozumiem, o co chodzi. Czekajcie. Coś tu jest nie tak. A może ja w ogóle nie mam skakać? Czekajcie, czekajcie, bo ja jestem durny. Może ja nie mam skakać, po prostu mam iść po niej. Nie no, ona się przełamuje tak czy siak. O kurde. No nie no, to jest przesada takie coś robić w grze, kurde. Znaczy może nie na późniejszym poziomie gry, ale na takim wczesnym. Fuck, chyba mnie przygniótł jakiś kamień. Chyba tak nie miało być. Ja pierdolę, naprawdę tu jest safe? Jeszcze jeden taki moment będzie i to wyłączam. Może się skradaj, nie wiem czy tu się da skradać. Nie ma, nie jest spacja chyba i tyle, co tam jeszcze. Tam coś było zaznaczone. To jest Dark Souls, kurde, gier zręcznościowych, czuję to. Co ja mam zrobić? Znaczy ja wiem co ja mam zrobić, tylko kurwa nie mam pojęcia na czym to polega. Skacz później, później to się łamie ta kłoda. Czekajcie, dobra. Dobra. Mam to, no ale dalej nie wiem co z tym zrobić, nie? Nie wytrzymam, ja też zaraz nie wytrzymam. Wyczuwam jakieś niebezpieczeństwo, tu jaja są. O fuck. Ty, ona się może skradać tak. A, już wiem o co chodzi, dobra. Patrzcie na to. Nie no, naprawdę. No jak można takie timingi zrobić, kurde, w pierwszym levelu gry zręcznościowej, no. To już w ogóle nawet nie jest timing, jak ja mam to przeskoczyć. Myślałem, że mu się na plecy wskakuje.
zabił mnie. Dobra, dwa razy trzeba było go. Patrzcie, jakie jajca tutaj są. To jakiś pająk tu jest. W gazu puścił. Ty, no w ogon się, kurde, leszczu. Chyba mnie nie widzi, co? Siedzę w krzaku. Poszedł se. Goń się, hehe, mały pająk frajer. Dobra, uciekłem mu. Coś tu jest nie tak. No jestem ciekaw, co tutaj, idziemy do nory pająka najpierw. Te jaja są pełne dziwnej cieczy. O, będę mógł rzucać jajami. I teraz znów zginę i będę musiał tam biec po te jaja, co mi ładuje planszę tak długo. Wyzerowałem przeciwnika, kurde, frajera. Leszczyka. No, ciecz w jajkach jest jakaś dziwna. Mam nadzieję, że nic mi się tu nie stanie. No, jestem ciekaw, czy ci nic nie stanie. Pająki siedzą. O, fuck, tu jest żaba. Widziałem to na trailerze, a nie, fuck. O, fuck, zagazował mnie. Siedzę tu w mroku i udaję, że jestem ścianą. Też się chyba szło. Dziwne wrażenie, że tu można iść. No właśnie. Może ja mogę szybciej biec, a nawet nie wiem. O, fuck. Nie, pająku! O, w dupie cię mam. Idź se teraz, gazuj gdzie indziej. Tak stał się na mnie ga... A, frajerze, ty. Dobra, przestał się na mnie gapić. A, cofeczka! O, fuck. Co za gość z tego pająka? Idź sobie, goń się. O kurwa, nie! Ja pierdolę. I teraz powiedzcie mi, że safe jest. Nie, dobra, safe jest tutaj. Dobra, idziemy na prawo na razie, zobaczmy, co jest. No nie, żaba to jest frajerstwo, tam nie idziemy. Ja się widziałem na trailerze. Żaba zjada nas jak nic. Tam to nic dobrego tam dla nas nie ma.
strasznie szybki ten pająk. Oh fuck! W dupie cię mam, o. Nie, i same takie momenty są w tej grze, gdzie wszystko trzeba tak na styk zrobić. Kurde. Jak mnie zauważył, jak byłem w cieniu? To jest naprawdę jakiś Dark Souls, kurde, gier zręcznościowych, czy co? Nie no, jakoś to trzeba inaczej zrobić, no bo on za szybko się odwraca i od razu nas widzi, nie? Może on nas nie widzi, jak my, jak, nie wiem, jak nie idzie w naszą stronę, nie wiem, jak to może działać. A, jest dalej i teraz nas nie zauważył. Na jakiej zasadzie nas teraz nie zauważył? Nie rozumiem. Dobra, idziemy dalej. Gdzieś jajeczka, co tu jest? Skała Króla Lwa. Mogłabym odpocząć pod tą skałą i rozpalić ognisko, ale muszę najpierw znaleźć jakiś opał. No to przecież tu miałaś drzewo, kobieto. Jak zrobi z tego ognisko, to będzie, kurde, przypał, a nie opał. No, mam wskoczyć na górę po tym. Dobra. To jest UFO? Jakie UFO? Dobra, mam gałązkę, która się nadaje. No i co? Muszę znaleźć coś, czym mogłabym wskrzesić ogień. Nie wiem, pająkiem? Nie no, na dół chyba nie mam iść, nie? To bez sensu trochę by było. Może muszę to jednak popchnąć i wejść na górę skały. Nie. No a czym byś miała wskrzesić te nogi? No kurde, zapałkę. No nie wiem, czym masz go wskrzesić. Tu się nie da iść dalej. Czym ona ma wskrzesić ten ogień? Weźcie, powiedzcie. Grzybem chyba nie, co? Tu też nie ma co iść, tego pająka już nie mam zamiaru mijać nawet. Hmm.
Nie wiem. Ma ktoś pomysł? Do żaby iść? Żaba jest na dole, co mam zrobić? Wstrzecić żabą ogień? Nie wiem, kurde. Piorun mówicie? Zobaczę, co tu pewnie zginę, nie. No to bez sensu, żeby się na początek gry szło, żeby... Nie, może tym jajem. Więc ja będę musiał znów tam, przecież w życiu tam nie dojdę. Jestem, jak tam? A nie wiem, dziwna, strasznie taka jest ta gra, ten... Strasznie męcząca jest, wiesz? No bo to na tym te gry polegają, one muszą być takie... Nie, ale jest taka nieprzyjemnie męcząca. Znaczy nie, że jakby sama w sobie jest męcząca, tylko ma takie momenty. Ma takie momenty, które tak mocno irytują, że się chce ją wyłączyć od razu. No ale może mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. No nic mi się nie stanie, bo ja jestem z tobą, kurde. O kurwa! Ja pierdzielę. Prawie bym zginął. Dejda. Bardzo ładnie wygląda ta gierka. Dobra, siedzimy tu, dajemy krzak. Co mam iść do żaby? Co mi żaba da? Żaba mnie zje i będę miał w koniec gry, nie? Jeb, krok tylko zrobiłem do przodu, mnie zżarła, fuck. No chyba, że mam go rzucić, no nie wiem, zobaczę, rzucę go. Nie wydaje mi się, żeby konieczne było, żebym ja to jajo tutaj miał, nie? Bo to by oznaczało bezsens, czyli że musisz cię tu przyjść, ten patyk i później jeszcze się wracać. No to jest tak, przecież tak bez sensu, że masakra. Dole, to jest najgorszy moment chyba. Gorszy niż ta kłoda tam, ten most z kłody. Dobra, siedzę tu. On będzie wracał zaraz. No. No wróć się tu! I poszedł sobie w drugą stronę, nie wierzę w typa. Kurwa, no nie dobiegnę, no nie wierzę po prostu, no nie wierzę. Ja pierdzielę. Nie chcę jeszcze tą zapalniczkę zrobić, żeby zobaczyć co to tu kurde sekret jaki, na czym polega sekret kurde z rozpalenia ognia.
Co, ja się obawiam, że ja na górę tej skały też muszę iść. Takie dziwne wrażenie mam, że naprawdę. No ale nie dolatuję tam. Piętnaście minut później. Ja nie wiem, czy mam rozpalić ogień. No kurwa, no czemu... Czemu granie pod... Nie, w dupie się tutaj. No niestety. To nie działa. Skąd ja mam wiedzieć, czym ja mam te nogi nie rozpalić? No, przelazłem całą mapę dookoła i nic nie ma. No tu był ten, no co, grzybem mam rozpalić? Najgorsze jest to, że tu nie widać, co się da robić. Ja może gdzieś mam spację kliknąć i coś ma wypaść, nie wiem, włączyć się, wypaść. Zielonego pojęcia nie mam. Ja mam patyczki już, Junka, podniesione. Czy nie mogę popchnąć? Wiecie co, ten konar nie za bardzo, bo on się tu zatrzymuje. No i nie da się go pchać dalej, nie? Nie, może tu coś trzeba podnieść? Nie, klikam i nie widzę. Może to pająki, no ale... Dobra, ja wymiękam. Koniec, moi drodzy. Ale fajna gra była, fajna. No po prostu nie do grania, nie do grania dla mnie na razie, no bo jest irytująca strasznie. Nie wiem, no jest, no próbowałem, poszedłem w lewo. Od 10 minut staram się znaleźć, jak rozpalić, nie? W pierwszym levelu, po 20 minutach gry, czy tam po 15, z czego połowę to było powtarzanie jakichś skoków co do piksela, nie? Nie mam zielonego pojęcia, na jakiej, znaczy jakby, czy to tak ma być, czy takie jest założenie autora. Czy ja jestem jakiś lewy, no ale nikt na czacie jeszcze nie, nikt mi tu nie ten, nie podpowiedział, nie, co ja mam z tym zrobić. No starałem się jak mogłem, no ale co ja tu jeszcze mogę. Wydaje mi się, że nikt tej gry nie wiem, no może nikt tej gry nie testował, kto w nią nigdy nie grał. Co? Tam się wchodzi do żaby, ona podnosi coś z ziemi, musisz tam rzucić i strącić pająka, co jest na suficie, pająk pobiegnie do żaby. Kurwa, co? Nie, chyba żartujecie, nie? Idę tam zobaczyć. Do żaby się jeszcze przejdę, nie? Rzucić, strącić pająka, co siedzi. Kurwa. Nie, w dupie to mam. Sorry, moi drodzy. Starałem się, nie? Starałem się. To jest zbyt irytujące, nie? Gdyby to była jeszcze końcówka gry albo coś, to rozumiem takie akcje, nie? Ale nie na samym starcie.